Pojawia się znikąd, zmienia całkowicie poglądy Suguru, okazuje się być najsilniejszą kobietą w serii i chwilę potem znika. O kim mowa? Chodzi tutaj oczywiście o kobietę mojego typu. To znaczy wróć, Yuki Tsukomo. Przy tej postaci kreuje się tak dużo niewiadomych, że nawet na liście czarowników Jujutsu jest wpisana jako zaklinacz o nieznanym potencjale. Mimo, że większość najistotniejszych postaci w świecie Jujutsu Kaisen nie widziała jej technik, to i tak Yuki Kaji jawiła się jako wystarczająco silna postać, aby sklasyfikować ją jako klasę specjalną. Rozumiecie to? Mało kto widział ją w akcji, a pogłoski o jej sile doprowadziły do tego, że została nagrodzona mianem jednej z czterech najsilniejszych osób na świecie. Do tego grona należą jeszcze takie słowy jak Satoru Gojo, Yuta Okotsu czy Suguru Geto. Klasa specjalna to taki rodzaj czarownika, który opanował w całości istotę przeklętej energii. Przewodzi jej niezrównane ilości oraz w pojedynkę byłby w stanie podbić całe państwo. W wypadku Satoru wszystko jest jasne. U Yuty mamy Rikę i adaptację technik. U Geto tysiące klątw. A u Yuki co? Myślę, że wiele wątpliwości rozwieje wam fakt, że ta cudowna dziewczyna jest przeszłym najlepszym naczyniem gwiezdnej plazmy. Tak. Okazuje się nagle, że naczyń tej gwiazdy jest parę naraz i tylko szkoła wybiera tą, która jest najbardziej odpowiednia dla Lorda Tengena. Co się zatem okazuje, odmowa Tengenowi i całemu światu Jujutsu nie doprowadza do żadnego załamania się barier, czy też wściekłości ich właściciela. Wszystko sprowadza się do tego, że po prostu następne wybieranie naczynia będzie kapkę mniej pasowało. Yuki, zupełnie tak samo jak Riko Amanai, przedstawia się nam jako energiczna, pewna swojej wartości dziewczyna, która podchodzi do każdego z nieszablonowym pytaniem. A mianowicie, jakie kobiety są w twoim typie? Kojarzycie już pewnie tą sentencję, prawda? To używa identycznie i jest ku temu powód. Nawet mimo tego, że Yuki nigdy nie przeszła klasyfikacji na nauczyciela Jujutsu, to wzięła Aoyego pod swoje skrzydła i zaczęła go nauczać. To właśnie stąd Todo ma swoje blizny i jest tak krzepki. Wszystko za sprawą tego, że Yuki jest zatrważająco potężna fizycznie. Aoi nie tylko chciał się zbliżyć do niej poziomem, ale i w wyniku tego stał się najbardziej utalentowanym czarownikiem klasy pierwszej. No ale dobrze, koniec o jej adeptach. Porozmawiajmy o samej Tsukomo. Przede wszystkim zdaje się, jakby była znudzona nieco całym światem wokół. Nawet do samego Suguru podchodzi nie jak do rzedzącego dzieciaka w emofazie, tylko jak do kogoś, komu może sprzedać swoje spojrzenia na świat i być może skłonić do polemiki. Bardzo ciekawie zostało zobrazowane, jak wykorzystała poniekąd zafrasowanie Geto i przedstawiła mu sytuację jego światopoglądu jako bezkompromisową. Od początku dyskursu nie starała się wykreować do tego środka, tylko przedstawiła, że Geto ma do wyboru albo jedno, albo drugie wyjście. Co jeszcze ciekawsze, to ma na tyle luźne podejście do życia, że mimo swojego starannego researchu odnośnie klonów ich pochodzenia, gdy usłyszała od Geto o jego hipotetycznej solucji problemu, to po prostu go wysłuchała. Większość osób by się zdziwiła, a przebojowa zaklinaczka zwyczajnie brała to jako sugestię. I nie ma chyba w tym nic dziwnego, jeśli sama przez całe życie była odbierana jako ta niecodzienna użytkowniczka przeklętej energii. W czasach, gdy ona sama prowadziła badania odnośnie rozwiązania przyczyn powstawania klątw, a nie ich skutków, inni czarownicy zaklasyfikowali ją jako lesera i lenia. Co prawda, Yuki ma w sobie coś z tego, patrząc na jej zamiłowanie do wakacji i podróży motocyklem, ale to raczej nie tylko w tym rzecz. Yuki jest klasą specjalną, ponieważ połączenie jej wszystkich technik z wrodzonymi predyspozycjami tworzy zwyczajnie dziką bestię nie do powstrzymania. Mimo braku Paktu Niebios jest niebotycznie silna, potrafi się bić wręcz lepiej niż mało kto w serii, plus oczywiście przewodzi przez siebie horrendalne pokłady przeklętej energii. Łącząc to z jej przeklętą techniką o nazwie Gniew Gwiazdy, każdy cios Yuki to jak zderzenie się z pociągiem. Przeklęta energia Yuki sprawia, że w trakcie walki uderzenia jej oraz jej Shikikamiego zyskują na masie. Teraz wyobraźcie sobie, jakby wasza pięść uderzała z siłą 200 kg wyższą niż normalnie. Mocne, prawda? Jej Shikigami, Garuda, był już widziany w pierwszym sezonie. To coś w rodzaju chowańców, którymi dysponuje Fushiguro. Różnica jest jednak taka, że Yuki Tsukomo potrafi go w pełni wykorzystać. Przekazuje mu nabraną masę, wykorzystuje go jako narzędzie, a nawet walczy z nim jako godna partnerka. Łącząc to z jej zdolnością do korzystania z odwróconej przeklętej energii w walce wręcz,
Yuki pozostaje zwyczajnie niepokonana i spokojnie mogłaby sobie poradzić na przykład z takim Tojim. Obok tego opanowała oczywiście wszystkie rodzaje domen na tyle, aby nie tylko ich używać, ale i jeszcze nauczyć Todo. Niestety w mandze w związku z porażką planu Tengena nie użyliśmy rozszerzenia jej techniki, ale jej prosta wersja miała być w stanie wygrać ze słabymi rozszerzonymi domenami takimi jak ta od Jogo czy Mahito. Wisienką na torcie jest wybuch masy, która była zbierana przez cały okres walki. W ten sposób Yuki tworzy zakrzywienie czasoprzestrzeni, kreując coś na obraz czarnej dziury. Tak, nieziemskie pokłady masy zaczynają zasysać wszystko w okolicy i gdyby tylko Tsukomo walczyła wystarczająco długo, to mogłaby zniszczyć całą ziemię, co przyznał jej nawet sam Kenjaku. W zasadzie to gdyby nie to, że powstrzymała się w walce z nowym właścicielem getto, to prawdopodobnie pozbyłaby się całej Japonii w mgnieniu oka. To wszystko czyni ją osobą godną nie tylko bycia ciekawą postacią, ale i przede wszystkim kobietą klasy specjalnej. A wy? Dajcie mi znać, co sądzicie o Yuki Tsukomo, czyli najsilniejszej kobiecie w Jujutsu Kaisen. Do usłyszenia w następnym odcinku już jutro.